Witam Was bardzo serdecznie w odcinku numer 55. Zaczynamy i chciałbym poruszyć teraz wątek gildii Hej! zabójców, ze względu na to, że jak widzę, Kto ciebie pa... na razie nie mam żadnych zadań u Lutero. Nie wiem, może w przyszłych rozdziałach jakby będę miał coś. Okej, do tego czasu potrzebuję. Do tego będę potrzebował iść spać do godziny 20, którejś. Gildia zabójców, tak? Mówił nam wcześniej Gerbrand, że jeśli chcemy się No. dowiedzieć, kto to tam był, to muszę iść. Przylaguję. Wynocha z mojego łóżka. Kurde, źle. Trochę przespałem jakby. O godzinę przespałem. Przylaguję. 23. Chyba to będzie gicik, godzina. Tak mi się wydaje. Dobra, słabo tu coś widzę. Strażnik miejski. Dwudziesta trzecia zaraz będzie. Obywatel. Gerbrand śpi. Reszta też raczej śpi. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest czas. Że to już nas minuty dzielą tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy w dobrym miejscu jestem. Czekamy. Kirion. 23. Lotar. Nie wiem, z tobą o czym rozmawiać. Jakbym zdjął pancerz najemnika. Nie masz nawet pancerza. Zabieraj się stąd. Nie mam o czym gadać z nim. Что тебе нужно? Кто пустил этого наемника сюда? Nic nie widzę. Czy ja przespałem to wszystko, czy jak to tam wygląda? Właśnie, mam teraz więcej zręczności. Spróbujmy jeszcze spać godzinę. Dobra, mogę teraz kufer opieprzyć, skoro ukradłem klucz. A nikogo tutaj nie widzę. Poczekajcie, odkupienie winy, zadanie Galahada to nie. Przeklęta adept kręgu opiekunów.
No nie mam nic. Złota moneta, krwawy puchar, otwieranie zamków. Cholera. Nie mam pojęcia. Nikogo na razie nie widzę. Ojeju. Co ty tam robisz? Kurwa, robotniki. Myślałem, że ich nie będzie. Dobra, nikogo nie ma w górnym mieście. Nikogo nie ma tutaj. Lotar, obywatel. Czy ja o dobrej godzinie w ogóle jestem? No nic nie widzę. Ale mówił Gerbrand. Kto puścił tego najemnika сюда? Kurde, nic nie widzę. Zapalmy pochodnie. No nic nie widzę zupełnie. Są robotnicy, to nie. Kurde. Będę musiał chyba w necie się dowiedzieć, jak to zrobić. Dobra, ZW. Okej, okay, jestem znowu. Jedyne, czego się dowiedziałem, to tak właściwie, że powinienem być od 22 do 24. A ja nie wiem, chyba byłem troszeczkę później. No dobra, to co, trzeba 24 godziny spać, prawda? Cóż, chyba nie ma innego wyjścia, jak... Czego ty chcesz? Jak czekać. Czego u diabła chcesz? Śpi 10 godzin. Śpi. Śpi godzina. Dobra. Tylko czy my mamy w ogóle zatriggerowane to zadanie? W sensie, że możemy je robić? Obywatel. Jeszcze obywatele sobie chodzą normalnie. Reynar. Gdzieś tu bym się zaczaił. Najlepiej. 22, to oni pójdą spać. No i obserwujmy, co tu się dzieje. O tak, będę stał. Będzie więcej widać. Dobra, ludzie idą spać już. Nikt tam się raczej nie pojawia. Jak przeczytałem, to powinien być Wambo z kimś. A Wambo to jest w zupełnie innym miejscu. Więc on by raczej musiał tu po prostu przejść. Czekamy, czekamy, czekamy. I może się nie doczekamy.
Minęło dopiero 10 minut, także to nie jest kupa czasu żadna. Najlepsze będzie, jak się okaże, że ja niepotrzebnie na to czekam, bo nie mamy zatriggerowanego zadania, ale wydaje mi się, że mamy. Nasza postać aż usiąść chciała. Z wrażenia. Dobra, zobaczmy. Czy tu ktoś jest? Obserwujmy tego Wambo. Z bezpiecznej odległości. On powinien chyba zmienić swoją lokalizację po prostu na tam w centrum. Nie wiem, o której oni robią te zmiany. Ale jak na razie to ja się niczego nie doczekałem ciekawego. Stoi i nic. Cierpliwości. Chciałem jeszcze mieć to z głowy. Może wcześniej, co daliśmy tą przesyłkę w Martwej Harpii, to tak właściwie było zlecenie na Wambo, żeby zabili go. Może tak, może nie. Widzę, że nic się nie zmienia. Tu mamy piękny orientacyjny punkt. Bo ja nie mogę chyba spłoszyć nikogo. Kurwa, to miało być, czyli jeszcze godzina została. Od 22 do 24 ponoć jest to możliwe. Czekam połowę czasu przeznaczoną. A ci strażnicy widzę, że się nie przemieszczają. Może o 23 będzie zmiana warty. Girion idzie. Może Girion jest zabójcą. Kolejne rycerzyki. To miałoby sens, że o 23 w sumie. Ale czemu wcześniej nic nie spotkałem? To już jest drugie podejście. Jest Wambo. Ale on jest sam. Bo jest ta 3:14. Knechty. Kurwa mać, co jest? Czy ja tak mam stać całą noc? Co jest?
Czy ja mam jeszcze z tym Gerbrandem pogadać może? Kurwa mać. Idźmy spać do tego, do... jak mu tam się nazywał? Salazar Slytherin, czy jak mu tam? No i co chwilę obserwują coś. Salandril. Też może być. Ale ogólnie trzy puchary mamy już. 8 godzin. 7:32, bo teraz Gerbrand może. No i pogłodka. Będzie chodził, czego żył. Diabła chce? Specjalnie gry nie zapisywałem. Obywatel. No, mądra decyzja. Widzę, że Gerbrandów nie ma jeszcze. Wynoś się stąd. No, wynocha! 7:43, to zaraz powinien wyjść. Kurwa macie, ale to wszystko jest popieprzone. Albo ja po prostu źle robię niektóre rzeczy. Lothar. Widzę, że Wambo przeżył. Jak się mają sprawy? W tej chwili? Ja powinienem z Lotarem też mieć opcję dialogową do zrobienia pewnego zadania, a to zadanie jest no ważne bardzo w grze, bo jest, zazębia się z innymi zadaniami. No i problem jest teraz taki, że możliwe, że ja zostałem najemnikiem i dlatego nie chcę z nami gadać. Czy może jakbym zrzucił czar zapomnienia, to by pogadał z nami, ale ja nie mam czaru zapomnienia. Nie mam. Nie wiem, spróbujmy pobiec do tego Igaraza, czy tam Ignaza, a potem wrócić tutaj i użyć tego czaru zapomnienia. Może wtedy z nami pogada. Może coś się po prostu popierdoliło dziwnie. Przemiana, niepamięć dokładnie się nazywa. Robimy taki mały test i spróbujemy z Galahadem może od razu, może też się uda. Czego się nie robi, aby było dobrze. Dobra, widzę, że nie mam nawet za dużo many. Dobra, piątka. No. To widzę, że on to nic nie zmieniło. Bo musiał chyba czaru zapomnienia użyć na wszystkich mieszkańców Korinis, żeby nie wiedzieli, że Fernando siedzi. Kurwa. No dobra, no to wiem jedno, że to tutaj nic nie zmienia. Na kogo ja mam czar zapomnienia użyć? Na kim kurwa mam użyć? Na Lotarze. Nic mi to kurwa nie dało. Tylko zadziałało chyba na tym Jasperze, czy jak mu tam było. O dobra, Gerbrand wyszedł. Widzę.
Jeszcze chwilę temu go nie było. Obywatel. No i powinien być zaraz tutaj. Widzę, że oni tutaj... A, od 8 zaczynają. No ta, to ma sens. Tamten drzesie, że Inos tchnął w niego część swojej boskiej mocy. Chociaż o 8 to może się animacja zaczyna dopiero. Przejścia tutaj. Czemu Lothar ze mną nie gada? Hans, Reynar. Podejdź minutko. Nie mogę z Reynarem gadać. Który z was to jest? Podejdź minutko. Coś nowego. Nie. Хорошо, что заглянул. Aha, czyli widzę, że nic się tutaj nie dowiedziałem. Dobra, ze dwóch.